Dzień dobry. Kwiecień, plecień. Po przeplata trochę zimy, trochę lata. Co okna, jesienna pogoda, mroźne noce, zimne deszcze, mało słońca. Jaka roślina to wszystko przetrzyma i jednocześnie będzie się pięknie prezentować? Otóż jest bratek ogrodowy. I o nim w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Powodem dostosowania jest pochodzenie od skrzyżowanych różnych gatunków dzikich fiałków trójbarwnych, które naturalnie występują również w Polsce, a więc są bardzo odporne. Kotka misia uwielbia siedzieć na balkonie i ukryta za kwiatami ogląda, co się dzieje. Widzi, że biały kot pilnuje ogrodu, więc może oddać się swojej ulubionej czynności, czyli czyszczeniu futerka. Rodzinę fiałków tworzy kilkaset gatunków. Do kompozycji wybieramy jednak te, które mają duże płatki i drobniejsze fiałki rogate. Te ostatnie kwitną bardzo długo, bo jeszcze w lipcu. Mogą rosnąć w zacienionym miejscu w półcieniu i są doskonałe na balkony o wystawie północnej. Tam nie są narażone na upały, dzięki temu przedłuża się kwitnienie. Ze względu na ilość dostępnych barw Możemy tworzyć kolorystyczne kompozycje samych bratków. Jeśli brakuje Wam energii, wybierajcie w kolorze pomarańczowym. Kolor ten intensywnie energetyzuje. Na pozytywne myślenie wpływa kolor żółty. Kojarzy się ze słońcem, które jak świeci, od razu nastraja radośniej. Z kolei niebieski pozwoli wyciszyć emocje. U mnie wesoły miks kolorów z przewagą rozświetlającego żółtego. Trzmiele widać też zadowolone. Dzięki wcześniej zakwitającym miododajnym bratkom przyczyniamy się do ochrony tych pożytecznych owadów zapylających. Oprócz wystroju balkonu, energii i kolorów, działamy świadomie dla przyrody. Misia chce wrócić do domu i przypilnować montażu, czy znajdzie się na filmie, bo aktywnie uczestniczyła w sadzeniu, jak zaraz zobaczycie. Do doniczek z otworami wkładam matę kokosową jako drenaż, sypię normalną ziemię kwiatową, dodaję kompost i piasek dla rozluźnienia. Rozsady kupiłam w połowie marca. Były tanie, bo jeszcze nierozrośnięte, ale jako, że nie boją się mrozów, można z powodzeniem zacząć je uprawiać. Teraz w sprzedaży dostępne są pięknie rozrośnięte kępy bratków. Mieszam różne kolory, sadzę dosyć gęsto, żeby uzyskać taki efekt bujności. Misia przyszła na kontrolę. Sprawdza tak. Woda jest w konewce, podłoże jest. OK. Jeszcze skrzynki. W skrzynkach otwory są. Dobra, OK. No, ale kwiaty jeszcze nie są podlane. No to pozostaje podlać kwiaty. I zabrać się za kolejne nasadzenia. Misia kontroluje, czy są otwory. Kolejnych skrzynkach kontrola przebiegła pomyślna i może iść dalej. Inne koty nie wykazują dziś zainteresowania moją pracą. Ostatecznie zrobiłam kilkanaście skrzynek z bratkami. Będzie kolorowo na balkonie. Tak wyglądały w połowie marca, jak widać nie wyglądały efektownie. Było zimno, więc wolniej się rozrastały, ale już na początku kwietnia coraz obkwiciej kwitły. Jeśli chcecie cieszyć się długim kwitnieniem bratków, należy obrywać przekwitłe kwiatki. Wtedy bratki myślą: "Musimy kwitnąć cały czas, bo nie możemy wytworzyć nasion na kolejne pokolenia". Pamiętajcie również o utrzymywaniu wilgotnego podłoża, chociaż bratki bardzo szybko regenerują się po przesuszeniu. Largonie zazdroście spoglądają z mieszkania, też chciałyby już wyjść. Kwiaty na długich szypułkach wyciągają do światła, ale jeszcze chłodno. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania i jeżeli się podobał do lajkowania filmu.